mogę tutaj być obecnie dzisiaj w tym miejscu. Tym bardziej, że Jarosław to przecież moje miasto rodzinne, dzieciństwo, no i takie lata młodzieńcze to właśnie tutaj spędzałem. Ja, żeby tak nie było tylko, że pan dyrektor miał same dobre wiadomości dla państwa, to ja też się pochwalę, że mam przynajmniej jedną dobrą wiadomość. Otóż zdaję sobie sprawę z tego, że to przede wszystkim państwo studenci jesteście głównymi bohaterami dnia dzisiejszego, więc ja postaram się w sposób możliwie krótki powiedzieć o takim przykładzie racjonalnej polityki historycznej, którą aktualnie prowadzi państwo polskie. Polityka historyczna to naprawdę rzecz bardzo, bardzo ważna i przy okazji bardzo interesująca. Cyprian Kamil Dorwit powiedział: nie czas kłaniać się okolicznościom, a prawdy trzymać za drzwiami. Szanowni państwo, my wszyscy mamy prawo czuć się naprawdę dumni, nie boję się tego określenia, że jesteśmy Polakami, że mamy taką naprawdę bardzo ciekawą i interesującą historię. Historię warto znać, bowiem to przecież między innymi marszałek Piłsudski zechciał kiedyś powiedzieć, że naród, który nie szanuje swojej przeszłości, też nie będzie miał swojej należytej przyszłości. I oczywiście zdajemy sobie sprawę, że aktualnie mamy 2017 rok. I oczywiście wiemy, że czasy się zmieniły, ale skoro takie państwa jak Niemcy chociażby, czy Rosja prowadzą swoją politykę historyczną, to znaczy, że Polska również musi prowadzić swoją politykę historyczną. No i kilkanaście zdań na temat projektu, który jest aktualnie realizowany. Myślę, że jeśli nie wszyscy, to prawie wszyscy słyszeliście państwo o takich terminach jak druga konspiracja, żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni albo powstanie antykomunistyczne. Bo to przecież, jeśli mamy mówić o PRL-u, czyli o Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, to oczywiście ktoś może powiedzieć, że no tak, ale wybudowano wiele bloków mieszkalnych, ludzie dostali mieszkania, ale szanowni państwo, no w tym czasie po drugiej stronie żelaznej, tak zwanej kurtyny, gdzieś we Francji, gdzieś w zachodnich Niemczech, ludzie też żyli i miało im się zdecydowanie lepiej, aniżeli tutaj naszym dziadkom czy naszym rodzicom. Wracając do Warszawy, do miejsca, które nazywane było w 1882 roku taki projekt pod tytułem Więzienie Mokrotów. Więzienie Mokrotów, szanowni państwo, to miejsce, gdzie władze carskiej Rosji w 1882 roku, jak powiedziałem, doszły do przekonania, że warto, zwłaszcza ze względów takich ekonomicznych, wybudować 30 więzień na terenie carskiej Rosji, aby nie wysyłać więźniów między innymi na Syberię albo chociażby do kraju zakaukaskiego. Jedno z takich miejsc miało powstać na obrzeżach Warszawy, bo o ile dzisiaj Stary Mokotów to w zasadzie chyba jedna z najbardziej ekskluzywnych dzielnic stolicy, to wtedy były to po prostu obrzeża i opłotki Warszawy. Minęło 20 lat i w 1902 roku zaczęto budować to więzienie i skończono je bardzo szybko, bo w roku 1904. Do odzyskania przez Polskę niepodległości było to więzienie dla więźniów kryminalnych. W okresie II Rzeczypospolitej Polskiej, czyli lata 1918-1939, przypomnę, to także miejsce, gdzie byli osadzeni więźniowie kryminalni. Więzienie było na owe czasy bardzo nowoczesne, między innymi było skanalizowane w 90%, drukarnia, szpital i tak dalej, i tak dalej. Jako ciekawostkę, bo nie chciałbym tutaj za bardzo koncentrować się na tym okresie czasu, mogę powiedzieć, że w 1938 roku minister sprawiedliwości III Rzeszy, dr Hans Frank, w grudniu 17 wizytował to więzienie razem ze świtą swoich urzędników
I Frank był uprzejmy napisać w księdze jubileuszowej, że jest pod wrażeniem, w jak świetny sposób to więzienie jest zarządzane. Nie minął rok czasu, Hans Frank, dla części z Państwa przypomnę, został generalnym gubernatorem Generalnego Gubernatorstwa, bo przecież Niemcy 1 września 1939 roku napadły na Polskę i ją okupowały. Czasy okupacji więzienie było więzienie. 2 sierpnia 1944 roku Niemcy w drugim dniu powstania warszawskiego wymordowali tam ponad 600 więźniów. Weszły do Warszawy 17 stycznia 1945 roku wojska sowieckie. Przez 2 miesiące w tym miejscu było również więzienie. Tak naprawdę nie wiadomo, ilu ludzi Sowieci, ilu polskich patriotów zamordowali w tym czasie. Kiedy nastała tak zwana Polska Ludowa, to moi szanowni Państwo, to był czas, kiedy było już wiadomo, że wojna się kończy. Bardzo wielu młodych ludzi, ciężko doświadczonych, tą wojną, przeżyciami, to chciało rozpocząć na nowo swoje życie. Jedni chcieli się uczyć, drudzy byli zakochani, ktoś inny chciał być za mąż, albo się po prostu ożenić. No, życie się po prostu toczyło. Niestety, chciałbym, żebyście, tu zwracam się zwłaszcza do studentów, żebyście Państwo wiedzieli, że w zasadzie to czas, kiedy jedna okupacja hitlerowska została zastąpiona okupacją sowiecką. Jeżeli mogę prosić o slajd kolejny, to jest tablica, w tym miejscu jest tablica, gdzie jest 350 nazwisk naprawdę wybitnych, znakomitej swojej większości naszych rodaków, którzy nie zgadzali się na tą szarą rzeczywistość sowiecką i po prostu chcieli żyć w wolnym kraju. Dlatego tylko ci ludzie zostali zamordowani w tym więzieniu przez polskich komunistów. Przecież na tym plakacie jest generał August Enfielder. To nieprawdopodobnie wybitna postać polskiej konspiracji antyhitlerowskiej, który w majestacie tak zwanego komunistycznego prawa został powieszony w 1953 roku przez komunistów. Bardzo proszę dalej. 28 lutego w ubiegłym roku minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podpisał dokument, na mocy którego właśnie w więzieniu Warszawa-Mokotów powstaje Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. To takie miejsce, gdzie będzie można uczyć się historii naszego kraju. Już teraz, w trakcie tworzenia tego muzeum, mogę powiedzieć, że jest ono odwiedzane przez bardzo wielu ludzi. Całkiem niedawno, po kilka dni temu, była też młodzież z Jarosławia. Byli to laureaci konkursów zarówno plastycznych, jak i muzycznych, poświęconych właśnie żołnierzom wyklętym. Tak aktualnie wygląda główne wejście do więzienia. Bardzo proszę panią doktor o kolejny slajd. Sam obiekt jest obiektem bardzo zabytkowym. Tak naprawdę pokazuję tutaj ten slajd korytarz, główny korytarz więzienny i to właśnie od tego miejsca zaczyna się zwiedzanie tegoż obiektu. Powiedziałem Państwu, że co najmniej 350 ludzi zostało zamordowanych w tym więzieniu w majestacie komunistycznego prawa. Jak? Ano tak zwanym strzałem katyńskim, albo ludzie byli wieszani, polscy patrioci, na przenośnej, rozstawianej szubienicy. To były naprawdę czasy bardzo ponure i czasy bardzo okrutne. I warto, abyśmy mieli tego świadomość, że te nasze korzenie historyczne, ta nasza historia jest naprawdę bardzo złożona i trudna. Ale warto czytać, warto je poznawać, warto w ten sposób unikać pewnych stereotypów, pewnych półprawd albo po prostu nieprawd. Bardzo proszę.
To jest makieta tego więzienia, którą przygotowali, tak nawiasem mówiąc, więźniowie tutaj w tym miejscu, ponieważ młodzież to przyszli, pedagodzy, to naprawdę serdecznie Państwa zapraszam do wzięcia kiedyś w przyszłości realnie pod uwagę możliwości pracowania w polskim więziennictwie. Z tego względu, że praca z drugim człowiekiem, który generalnie mówiąc, aby nie przedłużać, wymaga pewnej naprawy, jest pracą bardzo interesującą i bardzo ciekawą. Jest to zarazem też bardzo duże wyzwanie leżące po naszej stronie. To więzienie było zbudowane na kształcie tak zwanego krzyża. Niektórych elementów, na przykład tego kominu, już w tej chwili nie ma, ale generalnie jest taka oto tendencja, aby ten budynek przybliżyć w obecnych czasach do możliwie zbliżonego wyglądu, jaki on miał właśnie w latach 1944-1956. Bardzo proszę, panie doktor. To jest miejsce, gdzie była wcześniej drukarnia. Miejsce tak naprawdę historyczne dla polskiego więziennictwa, ale w tym miejscu też chcę wyraźnie powiedzieć dla polskiej myśli resocjalizacyjnej i dla polskiej myśli penitencjarnej. Bo tutaj właśnie w okresie lat 1918-1939 powstawały dwa główne periodyki, które zajmowały się sprawami polskiego więziennictwa. Był to dwutygodnik w służbie penitencjarnej oraz miesięcznik przegląd więzienny. Bardzo proszę. I kolejny slajd. Tak wygląda pawilon 11. Jeżeli ktoś z Państwa czytał książkę Kazimierza Moczarskiego Rozmowy z katem, Kazimierz Moczarski, przypomnę, był oficerem wywiadu Armii Krajowej i on został przez komunistów osadzony w jednej z cel tego oddziału 11. Między innymi z generałem SS und Polizei Jürgenem Stropem, z tym człowiekiem, który był odpowiedzialny w 1943 roku za likwidację getta, żydowskiego getta w Warszawie. Oraz był też Moczarski osadzony z policjantem niemieckim z Schildem. Bardzo ciekawa książka i naprawdę bardzo polecam. Bardzo proszę. To jest taki obraz namalowany przez więźniów. On przedstawia tragedię polskich oficerów, którzy są w tym przypadku strzelani przez Sowietów, a następnie po prostu zostali znalezieni w tak zwanych dołach katyńskich. Oczywiście katy, to teraz zresztą jest szczególny moment, żeby mówić o Katyniu jako o symbolu tej całej polskiej Golgoty na wschodzie. Katyń to nie tylko polscy oficerowie, to też polscy policjanci, to też funkcjonariusze Polskiej Straży Więziennej, między innymi. Bardzo proszę. Może kolejny. Ta sala jest salą bardzo ciekawą. Jeśli kiedyś będziecie Państwo, a tutaj zwłaszcza zwracam się do studentów, z którymi mam przyjemność pracować, jeżeli będziecie Państwo zwiedzać to miejsce, to sala jest o tyle szczególna, że jest tutaj zachowanych szereg autentycznych elementów, chociażby te obrazy, które nie wiedzieć czemu, bo na przykład jest tutaj Tadeusz Kościuszko. Przypomnę, że 1794 rok to przecież czas insurekcji kościuszkowskiej, a jednak w carskim więzieniu portret Kościuszki z niewiadomych tak naprawdę powodów, no, można by tutaj się głęboko zastanawiać, został umieszczony. Co ciekawe, w okresie okupacji hitlerowskiej te obrazy też się zachowały. A tutaj droga krzyżowa zrobiona z chleba. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że droga ta została zrobiona przez jednego z więźniów, z osadzonych, którzy aktualnie odbywają karę pozbawienia wolności za szpiegostwo na rzecz innego ościennego państwa. Mogę podpowiedzieć, że chodzi tutaj o państwo na literę R. Ten obraz z kolei nie pochodzi z epoki, ale zwracam się tutaj do pedagogów, czy warto w ogóle resocjalizować? Pozwolę sobie na taką dygresję. Szanowni Państwo, z
zrobił ten obraz współczesny polski recydywista. Współczesny polski recydywista, który odbywał karę pozbawienia wolności i zaczął ten obraz malować, ale tak naprawdę go nie skończył. Ale ponieważ to jest recydywista, multirecydywista, jest w ustawie Kodeks Karny Wykonawczy, artykuł 64, paragraf 2, który mówi o multirecydywie, to znowu popełnił jakieś przestępstwo, trafił ponownie do tego więzienia i miał świetną okazję, aby ten obraz dokończyć. I faktycznie jest ten obraz dokończony. Bardzo proszę. Ta sala w ponurych czasach komunistycznych spełniała też rolę sali sądowej. Ja nie wiem, czy słyszeliście, moi drodzy, jak w majestacie komunistycznego prawa łatwo było człowieka skazać na karę śmierci. Chociażby w ramach tak zwanego procesu kiblowego, bo taka jest nazwa. Otóż muszla klozetowa w czasach komunistycznych, w polskich więzieniach, nie tylko służyła do rzeczy, co do których ona z definicji powinna służyć, ale to także było miejsce, gdzie więźniowie, polscy patrioci, musieli najpierw umyć zęby, umyć twarz. To dzięki tej muszli klozetowej po wygarnięciu wody mogli próbować porozumiewać się z innymi celami mieszkalnymi, ale to także takie miejsce, gdzie sadzano więźnia, odczytywano mu bardzo szybko akt oskarżenia i na przykład ogłaszano, że został skazany na karę śmierci. Bardzo proszę. To jest słynny pawilon 10, żeby tutaj nie wchodzić w arkana historii. Chcę powiedzieć, że to miejsce, gdzie między innymi komuniści, mówiąc wprost, stosowali nieprawdopodobne metody przesłuchań. Sam Kazimierz Możarski, wspomniany przeze mnie, on opisał 49 tortur, jakim został poddany w śledztwie. Wyrywanie paznokci u nóg było tak naprawdę metodą dość zwyczajną i bardzo często stosowaną przez polskich komunistów. Dlatego jeśli teraz kiedyś usłyszycie, no, że Polska Rzeczpospolita Ludowa, to chciałbym, żebyście Państwo mieli możliwie dużo wiedzy, żebyście mogli dyskutować nie tylko o blaskach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, ale też również o cieniach, o takich ponurych wręcz kolorach tego państwa. Bardzo proszę dalej. I jeszcze raz. To jest środek z jednego z pawilonów. Tutaj jest tworzone muzeum. Proszę bardzo. Jeszcze. A to jest jeszcze kilka zdań. To jest cela, prawdopodobnie część z Państwa wie, kim był rotmistrz Witold Pilecki. To jest osoba, też bez żadnego patosu trzeba powiedzieć, znana dość szeroko, nie tylko w Polsce, ale też i na świecie. Przypomnę, że to człowiek, który dobrowolnie zdecydował się w 40 roku na to, w 41, przepraszam, dał się zamknąć i trafił do obozu Auschwitz, do Oświęcimia. Tam tworzył ruch oporu, uciekł z tego obozu. Później brał udział w powstaniu warszawskim. Brał udział w konspiracji antykomunistycznej. Był strasznie zmaltretowany przez polskich komunistów właśnie w tym więzieniu. On swojej żonie tuż przed śmiercią powiedział w trakcie ostatniego widzenia, że Oświęcim to była igraszka w stosunku do tego, co przeżyłem tu. Ja mogę powiedzieć o relacji pewnej kobiety, a kobiety nie były wcale lżej traktowane w trakcie przesłuchań przez komunistów polskich. Ja mogę powiedzieć, że jedna z kobiet osadzona nago w karcu, w takim miejscu ciemnym, ponurym, gdzie były szczury, w pierwszej chwili przestraszyła się tych szczurów. Ale nagle się zorientowała, tak jak napisała po kilkunastu latach, bo wyszła z tego więzienia, miała szczęście przeżyć, że kilka tych szczurów w pewnym sensie ją ogrzewały. I napisała po latach, że ona od tych szczurów
zaznała więcej dobra, dobroci, aniżeli od ludzi, których spotkała, którzy ją przesłuchiwali. Bardzo proszę. To jest też miejsce szczególne. To są schody, którymi prowadzono ludzi na śmierć. To są schody, którymi prowadzono ludzi na śmierć. Polskich patriotów. I warto o tym pamiętać. Pomimo tego, że minęło od tego czasu kilkadziesiąt lat. Bardzo proszę. To jest miejsce, które wygląda bardzo autentycznie i w sposób bardzo zbliżony. Korytarz, w którym też prowadzono ludzi na śmierć. Proszę. A to jest miejsce, gdzie strzelano ludziom w tył głowy. I w tym miejscu zginęło wielu polskich wybitnych patriotów. Tutaj akurat nie zginął pułkownik Łukasz Ciepliński. Bo przecież 1 marca Państwo wiecie, że jest obchodzony Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Myśmy mieli teraz przyjemność niedawno gościć m.in. pana prezydenta RP, pana Andrzeja Dudę, wielu różnych innych gości. 1 marca. Dlaczego 1 marca? Dlatego, że właśnie ludzie stąd, z Rzeszowszczyzny, pułkownik Łukasz Ciepliński i kilku jego kolegów z 4 Zarządu Organizacji Wolność i Niezawisłość zostali zamordowani przez komunistów strzałem w tył głowy. Właśnie 1 marca. Nie w tym miejscu Łukasz Ciepliński zginął, ale proszę sobie wyobrazić, co przeżywał na przykład człowiek, który był w tym miejscu, to była ciemnica, bo to było zabetonowane, i słyszał strzał, który padał mniej więcej w tym miejscu i odgłos spadających z głowy. Co mogli czuć ludzie wtedy? O czym myśleli? Są relacje, że ci, którzy mieli jakieś inklinacje, na przykład w kierunku matematyki, to na przykład rozwiązywali zadania matematyczne. Inni się modlili. Chodziło o to, aby po prostu nie oszalać, aby nie zwariować. Ale przypadków takich, gdzie ludzie z więzienia w Mokotowie wychodzili niezwykle skaleczeni na swojej psychice, chorzy, było bardzo wiele. Bardzo proszę, panie doktor. To jest miejsce też szczególne, tak zwany pawilon cudów. Tutaj, dlaczego pawilon cudów? Tutaj ludzie przyznawali się dla świętego spokoju do rzeczy, których nigdy w życiu nie zrobili. Nigdy w życiu nie zrobili. Metody były śledcze niesamowicie okrutne. Wielu pisało później, którzy mieli to szczęście i przeżyli wieloletnie więzienia, że niemieckie gestapo to mimo wszystko to jeszcze nie to, co zafundowano w Polsce Ludowej polskim patriotom przez polskich komunistów. Bardzo proszę. Tak wygląda na chwilę obecną oddział, korytarz. Bardzo proszę, panie doktor. Wygląd celi, mniej więcej no, z epoki, jak to wyglądało wcześniej, z tym, że wtedy jeszcze tutaj była tak zwana blenda, czyli nie było żadnego światła. I w takiej małej celi było na przykład 20 osób. Spano na komendę, głowami do siebie. Warunki sanitarne niebywale złe i tak dalej, i tak dalej. Bardzo proszę. Fragment korytarza. No i to jest takie jeszcze zdjęcie dość z epoki. Mniej więcej tak to muzeum, które powstaje, będzie wyglądać. Bo nie chodzi nam o taką formułę, jaka jest, nie wiem, czy Państwo byliście w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, gdzie jest taka niesamowicie nowoczesna bryła. To ma być obiekt taki naprawdę bardzo, bardzo prawdziwy, bardzo z epoki. Bardzo z epoki. I myślę, że na tych slajdach skończymy i jeszcze sobie pozwolę na taką oto, moi szanowni Państwo, uwagę. W naszym życiu jest tak, że stajemy przed różnymi wyborami. Jeśli dzisiaj będziecie mówić o etyce, to będziecie też mówili o wartościach. Nie jest łatwo być przyzwoitym człowiekiem. Sądzę, że miał rację nasz zacny, wybitny rodak Jan Paweł II, który kiedyś podczas jednej z pielgrzymek w Polsce powiedział, że tak naprawdę każdy z nas ma w swoim życiu
takie czasami swoje własne, prywatne Westerplatte. Czyli musimy dokonywać ciągle wyboru. I czasem jest tak, że trudno jest bronić swojej racji. Ale zakończę słowami Mahatmy Gandhiego. On powiedział: najpierw będą się z ciebie śmiali, później będą cię ignorowali, potem będą z tobą walczyli, a na końcu wygrasz. I życzę wam, moi drodzy, zwłaszcza zwracam się tutaj do studentów, życzę wam, żebyście zawsze w swoim życiu wykonywali właściwych, etycznych i takich moralnych wyborów, bo to jest naprawdę ważne i istotne. No i zapraszam do Warszawy, do muzeum, które będzie przykładem prowadzonej przez polskie państwo współcześnie racjonalnej polityki historycznej. Dziękuję uprzejmie.